Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy pierwszy dzień po poznaniu Patryka. Pierwszy dzień po poznaniu Patryka. Uwaga, to jest bardzo wielki dzień, ponieważ Patryk okazał się być naprawdę w porządku ziomeczkiem. I naprawdę, no, uśmiałem się wczoraj niesamowicie, naprawdę. Wczoraj był tak śmieszny film, że nie mogłem się przestać śmiać. Mega mnie bawił wczoraj ten Patryk. No i mam nadzieję, że dzisiaj również mnie jakoś rozbawi. Chciałbym pójść do niego, bo właśnie z nim jakoś porozmawiać i tak dalej, ponieważ no, z tego co zauważyłem, widzowie, no to jest sytuacja taka, że Patryk no ewidentnie chciałby poderwać jakąś dziewczynę tutaj w tym Minecrafcie. No i nie wiem, czy będzie chciał poderwać Emilię, czy będzie chciał poderwać Palionkę, czy kogo tutaj będzie chciał poderwać. Wiem, że na pewno kogoś będzie chciał, bo on ewidentnie tutaj, że tak powiem, szuka swojej miłości tak bardzo nieudolnie, ale dobra, ale mam nadzieję, że jakoś mu w tym pomożemy. Ja bym ogólnie, powiem wam, jaki jest plan. To jest mój taki cichy plan. Po prostu chcę poczekać, aż Emilia wróci ze Stanów. I jak wróci, to ja biorę Patryka i umawiam ich na randkę. To jest to, co ja chcę zrobić, naprawdę, bo uważam, że to będzie naprawdę mega śmieszne, więc to chcę dzisiaj zrobić. Ja wezmę jakieś rzeczy i może dam Patrykowi takie, wiecie, coś, o, dam mu tego kwiata i powiem mu, że ten kwiat to jest, że w ten sposób może poderwać Emilię, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy, dobra, lecę do niego na ten, mam elytrę, mam ten... Ej, czemu tam jest Patryk? I co jest grane? Ej, tam jest Patryk u Emilii na chacie. Ej, dobra, czekajcie. Dobra, ja jestem daleko, widzę go przez okno dopiero. Ale rzucił mi się nick w oczy. I widzę, że siedzi tam. Czekajcie. Muszę tutaj jakoś przejść tak, żeby go widzieć. Tam go widzę. On, nie wiem, czy on stoi po prostu, czy o co chodzi? Ej, dobra, co jest gran? Dlaczego on tam siedzi? Są otwarte drzwi. Dobra, czy ja chcę tam wejść? No chcę, no ewidentnie chcę. Ej, co on tam robi w ogóle? No to dla mnie to jest niesamowita sytuacja. Ej, włamał się na chatę do Emilii, której nie ma w ogóle. I coś tam robi i siedzi koło jej łóżka. Dobra, no to zobaczmy, czekajcie. Na szybcie podchodzimy. Tak, żeby tutaj zobaczyć. Uwaga, zróbmy tak. Na początku mojego listu chciałbym cię serdecznie pozdrowić. Co jest grane? Choć cię nie widziałem, twoje oczy piękne są. Kiedy się zobaczymy na moim kamieniu? Jeśli przyjdziesz, będzie na ciebie czekała piękna niespodzianka. O kurde. A tymczasem pozdro. Pozdrawiam cię, Patryk. Popłakałem się. Patryk, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Ja mieszkam tuż obok, dlaczego tu siedzisz, Emilii? Nic nie robię, no sprawdzałem, jaki mam fajny domek. A, ale to tak włamujesz się bez pozwolenia, jakiej nie ma nawet? Nie ma, jak nie pozwolę. Dobra, a co ty tam pisałeś? I tam jakąś książkę miałeś? Co? Nic. Co tam pisałeś? Nie pokażę ci. No, ale Patryk, no ja słyszałem, ty pisałeś jakiś list dla Emilii. Co słyszałeś? Nie słyszałeś, no nie mów, że słyszałeś to. Słyszałem jak pisałeś list dla Emilii. No co ty chcesz ją tak bardzo wyrwać, chcesz ją? A co to znaczy wyrwać? No, chcesz, żeby była twoją dziewczyną? Dziewczyną? Tak, chciałbym. Bo patrz, bo mam dla ciebie pewnego trika, ale chodź. Jakiego? Patrz, albo inaczej, dobra, dam go, chodź tu, dam ci go tutaj. Bo zobacz, o co chodzi, patrz. Powiedz mi, rozejrzyj się po tym pomieszczeniu i powiedz mi, jakie kwiaty są ulubionymi kwiatami Emilii. Zastanów się. Wilki? No. Zostawię cię na chwilkę, ja zaraz przyjdę. Zastanów się nad tymi kwiatami, które tutaj są. I pomyśl, jaki kwiat najbardziej Emilia lubi, ja zaraz przyjdę. Dobra, widzę, muszę ogarnąć tulipana jakiegoś, bo ten jest średni. Musimy ogarnąć szybko tulipana, bo ona tulipany lubi. Czekajcie, bo tam widzę, że ma ich dużo na chacie. Gdzie tu są jakieś tulipany? Są tu gdzieś? I co jest grane? Dobra, tu sadzam tego. Idę po tulipana jakiegoś, potrzebujemy, tam, mi się wydaje, że tam gdzieś tulipany były. Czekajcie, czy tu gdzieś tulipan? Tu jest sporo kwiatów. Ej, no nie ma żadnych tulipanów tutaj? Dobra, Emilia chyba wszystkie zebrała. Ona dlatego ma u siebie na chacie tyle, bo chyba wszystkie zebrała z okolicy. Ale jakiegoś jednego tulipana nawet nie znajdę tutaj nigdzie. Czekajcie, odlecę gdzieś tam dalej, może tu gdzieś będzie coś. Tutaj też nie. Może u siebie na chacie bym miał, ale przelecę się tu troszkę dalej, może tutaj coś znajdziemy. Musimy znaleźć tulipana szybko, bo muszę mu dać tulipana, żeby mógł jej dać, ale to musi być taki wyjątek. Albo nie, dobra, niech on sam znajdzie tulipana. Niech on sam dojdzie do tego, że to są tulipany i pójdziemy na poszukiwanie i on sam będzie musiał znaleźć tulipana. A tam na górze chyba są, a nie, tutaj są te inne też. Ale tu jest masa tych kwiatów, ojeny, tu jest tego
O, bardzo dużo. Dobra, lecimy do niego. Mam nadzieję, że już się namyślił i już będzie wiedział, co to jest za kwiat. Dobra, i powiem mu, żeby tulipana szukał. Chyba, że on nie zna się na kwiatach, może się nie znać. Dobra, dobra, Patryk, jak ci tam idzie? I zastanowiłeś się? Nie wiem. Nie wiesz. Chyba ten kwiatek. Ale nie, zauważ, że one wszystkie wyglądają tak samo, tylko mają inne kolory. Aha. Ponieważ to jest chyba jeden rodzaj, tak. To są tulipany. Patrz. Tulipany, okej. Ja to mam po angielsku, tak, ale tam ci powinno pisać tulipan, nie? Tak wygląda. No dobra, tu, i co teraz? No i teraz najważniejsze jest to, że musisz zobaczyć, jakiego koloru ona ma tutaj, ma te tulipany, i musisz znaleźć ten, który jej brakuje. Dobra. Jeżeli chcesz jej zaimponować, czerwony, musisz dać jej ten brakujący. Ten jest biały? Nie, ten jest różowy, tu jest biały. Tu jest, nie no, jak tu jest biały? Tu jest biały, a to jest różowy. Nie no, to jest biały tu. Tu jest biały. Jest biały. A ten... ten jest żółty. Ty jesteś daltonistą, Patryk. To jest biały. A co znaczy? No. Dobra, czekaj, ja pójdę na górę zobaczyć, czy na tu gdzieś kwiatków nie ma. Może ma ten brakujący. Nie, tutaj też nie ma. Dobra, nieważne, musimy znaleźć stary tulipana innego. Jest chyba jeszcze niebieski tulipan, tak mi się kojarzy. Tulipan. Niebieskiego tulipana musimy znaleźć. No jeżeli dobrze myślę, bo ja szczerze przyznam, że nie wiem, czy jest niebieski tulipan. Ej, ale ja mam swojego dla Milki. Jakiego? Ja przygotowałem taki, aby. A to jest niebieski, tylko nie tulipan. Mam dwa, no. No to jest fajny w sumie. No może być taki, no chcesz takiego jej dać? Nie, jak tulipana bym znalazł, ale ten to jest mój prezent. Czyli chcesz... A, no dobra, ale to chcesz dać ten, czy tulipana w końcu? Ten i tulipana, chodźmy zajumać tulipana. A skąd ty... Ale gdzie są tulipany? Nie wiem, może ktoś ma, musimy zajumać. A to chcesz ugrać komuś tulipana? No dobra, a komu? Zajumamy. Myślisz, że kto może mieć tulipana? Myślę, że tulipana może mieć... Co tu jest? To jest młyn, to tam nie. Wiesz co, mi się wydaje, że jak już ktoś może mieć, to Paweł. Paweł? Kto to jest Paweł? No Palion, no. A, Palion. To a ten... Paweł się nazywa. No. Patrz, a może tam? Patrz, tam jest takie serce na górze, gdzie? Nie? Tam jest taki... Tam kwiaty kiedyś widziałem, że są. Może tam będzie jakiś tulipan. Może. No chodź, zerkniemy. Chociaż nie, widzę, że to są te niebieskie kwiaty. O, nie ma. Chociaż jest słonecznik. Myślisz, że słonecznik by się jej spodobał, czy nie? Myślę, że nie. Czyli tulipan musi być. No dobra, no to w takim razie musimy szukać tulipana. Ale nie wiem, czy tu gdzieś znajdziemy. Ja tak się rozglądam. Nie wiem, nie mam pewności, czy są niebieskie tulipany, szczerze. Gdzie ty jesteś? Patryk. Ja jestem tu. Ała. A tu, lądujesz, dobra. No to, słuchaj, to musisz znaleźć tulipana w takim razie. No dobra, idę. Dajmy sobie cel taki, żeby po prostu znaleźć jakiegokolwiek tulipana, bo tulipany jej się podobają, a jak znajdziemy jakiegoś wyjątkowego, to będzie super, ale to musimy polecieć gdzieś dalej, chodź w tamtą stronę gdzieś może. Do SpongeBoba, może SpongeBob ma na chacie. Z kwiatki? Lecisz do SpongeBoba teraz? Nie. To gdzie ty jesteś? Ja lecę w las. Co? Ale w którą stronę? Ja lecę w las. O, dobra, widzę cię, dobra, lecimy w tamtą stronę, chodź. Szukamy tulipana w takim razie, może tu gdzieś będzie coś. Ej, poczekaj, mam jakiś... A nie, tu nie tulipan. Gdzie jesteś? Ja mam maka. Jestem maka, masz... w ogrodzie, co się świeci. A, no jestem tu też, no to jest, ja wiem co to jest, no dobra. Czyli co, czyli masz maka? Ale to dobra, mak nie... Dobra, dajmy jej tego maka. No nie no, na maka to możesz zabrać. A, co to? No dobra. Ale to chodźmy znaleźć tego tulipana, on musi być. Ale dobra, bo ja cię gubię ciągle, nie wiem gdzie ty jesteś. A sorry, tu, no to... Ty, znalazłem tulipana. Nie. Gdzie jesteś? Ja jestem koło tego ogrodu świecącego. O, no. Słuchaj, ja widzę tulipana, musisz znaleźć tulipana teraz, Patryk. No jest tu w okolicy tulipan. Musisz znaleźć tulipana, dawaj. A jak widzisz? No widzę tulipana. Naprawdę? Dobra, poczekaj. Ej, tam nie widzę! Bielutki! Nie, ten jest nawet różowy! Dwa. Ten jest różowy! Nawet dwa! Nie bielutki! No dobra, to masz na niej tulipana. Dobra. No to jest idealne, nie? To czekaj, no to chodź, tak. to chodź, idziemy do niej na chatę. I tą książkę, co pisałeś jej, to zostaw tam, nie? Zostaw tam na jakieś, wiesz, czy napisz jakiś list. Albo wiesz co, nie, czekaj. Nie,
Jeszcze nie. Zachowaj ten kwiatek na razie. Na razie nie robimy tego, bo jeszcze nie ma, ona jeszcze nie wróciła. Jeszcze jest masa czasu do tego, zanim ona wróci. Więc słuchaj, robimy tak. Ja przyjdę do ciebie i nauczę cię, jak poderwać dziewczynę. Dobra? Może jutro. Dobra, dobra. Tak? Jutro zrobię coś takiego, że przyjdę i nauczę cię, jak poderwać dziewczynę. Ty zachowaj te wszystkie rzeczy, tak żeby one po prostu, żebyś je miał, żeby po prostu w przyszłości, żebyś mógł je tutaj przynieść i dać, nie? Dobra, jesteś miły jeszcze, tak? Zostaniemy kumplami. Jesteśmy kumplami najlepszymi na świecie. Jesteśmy najlepszymi kumplami. Tak, Patryk, dokładnie. Dobra, leć w takim razie do siebie na chatę, leć tam pod kamień, odpoczywaj. Widzimy, ja jutro do ciebie przyjdę, dobra? I nauczę cię, jak poderwać dziewczynę. Będzie moja? Będzie moja? Każda dziewczyna będzie twoja. Jest! Trzymaj się, Patryk, dobra widzowie. Trzymaj się, ten człowiek. Patryk jest niesamowity, on tak by chciał mieć dziewczynę. Trzeba mu z tym koniecznie pomóc, no ewidentnie widać, że on ma parcie, że chciałby mieć dziewczynę. Więc musimy mu ogarnąć w takim razie jakąś dziewczynę. Pomogę mu wyrwać Emilię, zobaczymy, może Emilia będzie chciała być z Patrykiem. Się zobaczy, w każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Może jutro nauczymy Patryka, jak podrywa się kobiety.